W piątek podróżujący drogą wojewódzką nr 229 z Jabłowa do węzła autostradowego Pelplin musieli na przejazd tym odcinkiem poświęcić znacznie więcej czasu niż zwykle. Mieszkańcy Jabłowa i Lipinek Szlacheckich zorganizowali manifestację w formie blokady tej drogi. Marszałek obiecał nam chodniki i ścieżki rowerowe, w którym słowa nie dotrzymał. W 2013 roku miała ruszyć budowa, w tej chwili tu się nic nie dzieje. Przyjechał drugi raz na rozmowę i tak samo, obiecanki i znowu zawinął się i bez słów pojechał sobie i dalej się tu nic nie dzieje. Jesteśmy po prostu zmuszeni blokować tu jednie ze względu bezpieczeństwa dla dzieci, żeby była ścieżka rowerowa i chodniki, tak jak nam obiecał marszałek. Marszałek dwa lata wcześniej, a ostatnio zimą zeszłego roku, poinformował mieszkańców, że są pieniądze na modernizację drogi 222 ze Starogardu do Jabłowa i 229 z Jabłowa do węzła autostradowego. Koszt tej przebudowy szacowany jest na 63 miliony złotych. Jednak w wybranych projektach otrzymujących dofinansowanie ta inwestycja, mimo że strategiczna, nie została ujęta. Do realizacji przeszła jedna z tych dwóch ofert, które były jako strategiczne, czyli ta oferta z Chojnic i ostatnia oferta z ofert rekomendowanych, czyli oferta drogi Władysławowo-Jastarnia. Dlaczego akurat do Jastarni? Mieszkańcy potrafią się tylko domyślać. Marszałek Struk, wcześniej zanim został marszałkiem województwa, był tam burmistrzem w Jastarni. I podejrzewamy, że może to czasami mieć jakiś związek z tym. Pierwsze rozmowy o spornej drodze rozpoczęły się już w poniedziałek, kiedy przedstawiciele protestujących miejscowości uczestniczyli w pracach Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa na zaproszenie marszałka. Do protestu, jak nie trudno zauważyć, dołączyła się partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość solidaryzuje się ze wszystkimi ludźmi, którzy po prostu nie mogą zwyczajnie użytkować tej drogi i zarówno z tymi, którzy są z jednego szyldu politycznego, czy z drugiego. Zostawmy szyldy polityczne, walczymy o drogę i tyle. Piątkowy protest trwał cały dzień i przebiegał rotacyjnie w dwóch miejscowościach. Co dwie godziny na przemian w Lipinkach i w Jabłowie. Kierowcy podchodzili do niego różnie, chociaż wydaje się, że większość solidaryzowała się z protestującymi. Ma być droga, ma być lepiej. Popieram, poczekam cierpliwie. Mam nadzieję, że mnie puszczą. Jak to przyniesie jakąś korzyść, to na pewno tak. Ta droga jeszcze jest w dobrym stanie i inne drogi nadają się bardziej do remontu niż akurat ta, więc mogliby po prostu pójść w inne miejsce, strajkować i ułatwić tutaj teraz ten przejazd. Codziennie jeżdżę już prawie 20 lat do pracy i droga w stanie fatalnym, piesi, zagrożenie, no naprawdę trzeba uważać bardzo. No tak. Jeżeli jest słusznym... W słusznej sprawie, to tak. Piątek się skończył, protest się skończył i co dalej? Pytamy organizatorów. Następny protest, który planujemy, na pewno będzie w lipcu, sierpniu. Będzie to typowa impreza na drodze, gdzie będzie ona w pełni uzasadniona i teraz jest też uzasadniona, ale tam będzie w pełni legalna. Będziemy dalej kontynuować albo będziemy robić blokadę. Jeżeli to nie podskutkuje, wsiadamy w autobusy i jedziemy do Urzędu Marszałkowskiego do Gdańska.